Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza na To i Owo w historii sztuki. Część pierwsza, Jajko. Prezentuje Katarzyna Solińska. Część pierwszą nowego cyklu To i Owo moglibyśmy nazwać częścią tytułową. Jajko pojawia się bowiem już w samym tytule naszego nowego cyklu, cyklu krótkich wirtualnych spotkań, w czasie których przyjrzymy się tak zwanym easter Egom w historii sztuki. Dlaczego tak zwanym i skąd takie określenie zawierające też sobie jajko? już tłumaczymy, mając też nadzieję, że dalsze podpowiedzi i odpowiedzi same wyklują się w trakcie tego i owego. To jowo może też wzbudzać owacje dla sztuki, ponieważ słowo owo po łacinie to czasownik oznaczający wyrażenie radości, cieszenie się. Zarazem owo jako jajko. Pojawia się w używanym w języku polskim już wręcz przysłowiowo zwrocie ab-owo, czyli od jajka, od samego początku. Nie przedłużajmy, zacznijmy ab-owo od początku, krótką historię jajka w historii sztuki. A na początku był chaos. Z chaosu wyłoniło się jajo, a z jaja wykluł się świat. Taka jajeczna kosmogonia podpowiada, co było pierwsze. Przynajmniej według pierwotnych wierzeń większości ludów dookoła naszego mniej lub bardziej owalnego globu. Jajko, w najprostszy sposób, kojarzyło się z powstaniem czegoś z niczego, z kształtowaniem się życia od zalążka, albo, idąc dalej, przemianą początkowo bezkształtnej, płynnej formy w żywy i bardzo konkretny już byt. Jako, że historia sztuki nie znosi próżni, znamy też niejeden wizerunek jaja kosmicznego. Za jedno z pierwszych wyobrażeń uznaje się to powstałe w czasach starożytnej Grecji, około VII wieku przed naszą erą, stworzone przez odłam, czy też nurt religijny zwany orfizmem. Było to inaczej jajo orfickie, które powstało jakoby poprzez połączenie chaosu, czyli ciemności, i eteru, czyli światła. Z jaja wykluł się skrzydlaty Bóg Fanes, stwórca wszechrzeczy. Co intrygujące, po grecku Fanes to dosłownie wydobywający, niosący światło. Łacińskim odpowiednikiem tego imienia byłby Lucyfer, czyli też niosący światło. Mimo, że przepisy na jajko orfickie zmieniały się później, w zależności od ważącego losy świata filozofa, forma samego jajka czy też jego wygląd były ujednolicone i stałe. Było to srebrne jajko, wokół którego wije się wąż. W nie tak znowu ciemnym wieku XII bardzo jasne wizje dotyczące wyglądu kosmicznego jajka miała Hildegarda z Bingen. To dzięki niej wiemy też, jak takie jajko mogłoby wyglądać w symbolice chrześcijańskiej. Księga Scivias z, z Hildegardy jest bowiem pięknie iluminowana. Co więcej, pismu towarzyszy istna pisanka. Bo trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka odmalowane na miniaturze wyobrażenie jaja kosmicznego jest niezwykle barwne i obok swej roli ilustratorskiej czy edukacyjnej intryguje kompozycją, intensywną kolorystyką, i mimo swych niewielkich rozmiarów, mnogością szczegółów. Jajo tworzą koncentrycznie ułożone owale. Na samym środku ziemia, niczym żółtko jajka, dookoła niej białko, czyli wody, opływające ziemię, jest z kolei otacza powietrze, zamykające całość, jak skorupka. Dookoła tej skorupki roztacza się granatowy firmament żółtych i pomarańczowych gwiazd, sam też przybierający kształt jajka, które otaczają płomienie boskiego ognia. W taki między innymi sposób pierwotnie pogańskie jajko zagościło w kościołach. Również dosłownie i nie tylko od wielkiej soboty. Przyjrzyjmy się obrazowi Piera della Franceschi, tak zwanemu ołtarzowi z Brery, którego pełny tytuł brzmi Madonna z Dzieciątkiem, Aniołami i Sześcioma Świętymi, adorowana przez Federiga da Montefeltro. Na środku kompozycji zasiada Matka Boska na tronie. Na jej kolanach śpi nagie dzieciątko. Za tronem stoi czterech aniołów, a po bokach sześciu świętych, po trzech z każdej strony. Na pierwszym planie, po prawej stronie przedstawienia, klęczy fundator ołtarza Federigo da Montefeltro. Cała scena dzieje się w niewielkiej kaplicy, zaaranżowanej, a wręcz wybudowanej przez malarza, dzięki idealnie ujętej na obrazie perspektywie geometrycznej. Odmalowany niewielki tłumek tłoczy się wokół Madonny, chcąc dostąpić świętej rozmowy czyli tak zwanej sacra jak nazywamy ten typ przedstawienia, gdzie Matka Boska odbiera jakoby audiencję od świętych i fundatorów takich obrazów, którzy za świętych chcieliby uchodzić. Obraz ten jednak nie jest typowy. Uznaje się wręcz, że zapoczątkował on cały nurt nauk o jajku w historii sztuki. Jeśli wzniesiemy wzrok, dostrzeżemy niewielkie jajko na pierwszy rzut oka lewitujące nad Madonną dzięki jakiejś kosmicznej czy też mistycznej sile. Jeśli przyjrzymy się dokładniej, zauważymy, że jajko zwisa na złotym łańcuszku, podwieszone do odwróconej muszli, tak zwanej konchy, tworzącej sklepienie półokrągłej wnęki kaplicy. Odwrócona muszla w tym obrazie może podpowiadać, aby interpretować Madonnę jako swoistą odwróconą Wenus, gdzie jajko niczym perła Wypada z muszli. Dopiero za 10 lat Sandro Botticelli namaluje swoje narodziny Wenus, zatem wróćmy do madonny i jajka. Jajka kamiennego, kurzego, a może strusiego. Najpowszechniej bowiem jajko to opisuje się jako jajko strusie. Realnie wieszane też w kościołach, ówcześnie powszechne we włoskich miastach, ale też w kościołach koptyjskich i obrządku wschodniego. Dlaczego jajko i dlaczego strusie? Jajko symbolizuje życie, niepokalane poczęcie, Ducha Świętego i nawrócenie grzeszników, a wszystko to łączy fizycznie i symbolicznie postać strusia i jego mniej lub bardziej zwierzęce przymioty. Dzisiaj symbolika strusia sytuuje go jako zwierzę strachliwe, chowa głowę w piasek. Przez wieki nadawano mu jeszcze inny, również małogodny przymiot, a mianowicie był to stwór, a toczyły się wtedy jeszcze kłótnie czy strusie z ptakiem, czy może je czymś innym, stwór zapominalski zapominał, że zniósł jajka. Co może nie powinno dziwić, ponieważ wierzono, że jajka strusie pojawiają się jakoby same, bez aktywnego udziału samca strusia. Stąd też nawiązanie i porównanie do niepokalanego poczęcia. Struś przypominał sobie o istnieniu zniesionych jajek dopiero po zobaczeniu na niebie gwiazdy. Wracał wtedy do gniazda i ogrzewał jajka, swym spojrzeniem. Podobnie my, tylko napomnieni przez Ducha Świętego, powracamy do kościoła i nasz gorliwy wzrok i gorąca modlitwa powinny być skierowane ku Bogu. Toczą się spory wśród historyków sztuki, czy takim grzesznikiem był zlecający obraz Federigo da Montefeltro. Czy też samo jajko, jak i cały obraz, to wotum za obdarowanie rodziny życiem, w tym przypadku długo wyczekiwanym męskim potomkiem. Dużo wskazuje, że może to też być zachwyt samego malarza nad absolutną doskonałością kształtu jajka, symbolizującą też w ten sposób boską doskonałość, objawiającą się właśnie w jajku. Przepisu na jajko doskonałe poszukiwał Piero della Francesca. Pozostawił po sobie oprócz wielu obrazów również zapiski matematyczne, wyliczające i opisujące zależności różnych brył w tym jajka. Niemal te same bryły z matematyczną dokładnością Umiejscowił Salwador Dali na swym obrazie Madonna sport ligat. Madonną jest tutaj ukochana muza Dalego, jego żona, gala. W jej piersi wycięty jest prostokątny otwór, w którym, jak w ramie obrazu, siedzi dzieciątko. Z kolei w jego piersi również umiejscowiona jest prostokątna wyrwa. W jej centrum lewituje kawałek chleba. Tak sam malarz opisywał swój obraz. Współczesna fizyka odkryła nam, że dematerializacja, która istnieje w całej naturze, jest powodem, dla którego materialne ciało Madonny nie istnieje. I wyjaśnia, dlaczego w jej torsie znajduje się tabernakulum, wypełnione niebem. Unoszenie się wszystkiego w przestrzeni oznacza duchowość, ale reprezentuje też koncept systemu atomistycznego dzisiejszego odpowiednika boskiej grawitacji. Nad Galą Madonną unosi się w przestrzeni niebios muszla. Tu bardziej w układzie znanym z narodzin Wenus Botticellego z zwisa na łańcuszku jajko. Aż chciałoby się powiedzieć, że zrodziła je ta sama kura, co jajko na obrazie Piera della Franceschi. Jajko ukazane tu przez Dalego moglibyśmy nazwać zawartym w obrazie easter eggiem. Easter eggs, które w języku angielskim są niczym innym jak w dosłownym znaczeniu jajkami wielkanocnymi, nazywają też zabawę w poszukiwaniu jajek, ale nie tych świątecznych, zgodnie z popularnym na zachodzie zwyczajem, ale jajek, czyli ukrytych w działach motywów, motywów, które nazwalibyśmy intertekstualnymi, zapożyczonymi z innych tekstów, obrazów, ale też życia twórców. Takie easter eggi pojawiały się często w filmach i serialach Stanisława Barei. Jak na przykład w serialu Zmiennicy: Klient taksówki chce być zawieziony na alternatywy cztery. Albo z kolei w serialu alternatywy 4 na jednym z drzwi bloku pod tytułowym adresem widnieje tabliczka S. Barea. Takim jajkiem wielkanocnym był też Stan Lee, scenarzysta i twórca takich komiksowych postaci jak Spider-Man, Iron Man czy Thor. Stan Lee pojawiał się w ekranizacjach komiksów o bohaterach, których był artystycznym ojcem, grając tam epizodyczne role będące takim mrugnięciem oka w stronę fanów, widzów. Podobnie Salwador Dali niemal hipnotyzuje nas zawieszonym na łańcuszku jajkiem, nawiązując jawnie do klasyki malarstwa wczesnego renesansu, każąc doszukiwać się w lewitujących dookoła przedmiotach pewnych nawiązań do adorujących renesansową madonnę świętych i fundatorów. Jajko miało u Salwadora Dalego też w sobie zarodek czegoś więcej. Wyklułem się z jajka, mawiał malarz, i niezwykle często umieszczał jajka na swych obrazach. Jednym ze wczesnych obrazów ukazujących jajko, a raczej jajka, jest Metamorfoza Narcyza. Obraz z 1937 roku, z czasów, jak pisał sam Dali, kiedy Hitler już hitleryzował. Pojawiały się też wtedy to zarzuty, że Dali zbytnio maluje, sugerując się gustem Adolfa Hitlera, a wyznacznikami tego gustu miały być takie motywy jak megalomania, wagneryzm i hieronimoboszyzm. Mimo, że faktycznie na obrazach Hieronima Bosza Możemy dostrzec surrealistyczne postacie stworzone z popękanych jajek, z nóżkami i niepokojącymi oczami spoglądającymi na nas. Sam Salvador Dali był pod wpływem zgoła innego Austriaka, Zygmunta Freuda. Obraz metamorfoza Narcyza powstał zamyśle jako obraz łączący sen z jawą, ukształtowany dzięki metodzie paranoiczno-krytycznej. Po prawej stronie mamy kamienny posąg, dłoń delikatnie podtrzymującą opuszkami palców jajko, z którego wykluwa się kwiat, tytułowy narcyz. Po lewej jakby lustrzane odbicie tego przedstawienia, ale bardziej paranoiczne. Dłoń wynurza się z tafli wody, już nie jest kamienna, ale jakby ulepiona z błota i mułu. Jajko przypomina zeschłe, pomarszczone nasiono. Jeśli przypatrzymy się dokładniej, dostrzeżemy w tym przedstawieniu nie dłoń, ale całą postać, postać narcyza. Skuloną w pozycji niemal embrionalnej, odbijającą swoje oblicze w wodzie. W 1938 roku Dali pokazał ten obraz samemu Freudowi, aby udowodnić, że jest jednym z jego najpilniejszych uczniów. W odpowiedzi Freud nazwał dalego doskonałym prototypem hiszpana. A jaki prototyp, albo niezmienny wzór, powinno mieć nie tylko w sztuce, ale też w naszym życiu jajko? Artystycznej odpowiedzi na to pytanie poszukiwał Paweł Freisler. Chciał ukazać problemy, a nawet pewną niemożliwość wyrażenia świata idei w sferze fizycznej, czyli określenia, czym jest tak naprawdę uznane za idealną formę jajko, skoro każde jajko jest inne. Freisler stworzył stalowe jajko idealne, które chciał umieścić w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres. W ten sposób metalowe jajko, obiekt o perfekcyjnej formie, miał stać się opatentowanym wzorem dla wszystkich jaj w Europie. Ale czy da się całą wielowiekową symbolikę i boską doskonałość zamknąć w jajku na miarę, nawet jeśli jest to miara z Sewr? Na to jeszcze nie znamy odpowiedzi.